21 grudnia po godzinie 12.30 Straż Pożarna została wezwana do pożaru, który wybuchł w jednym z zakładów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Dzierżoniowie. Jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej ewakuowano ponad 200 pracowników zakładu. Po przybyciu na miejsce czterech zastępów PSP z Dzierżoniowa zlokalizowano pożar. Jak się okazało, zapaliła się instalacja wymiennika ciepła połączona z instalacją produkcyjną. Pracownicy zakładu zdążyli wdrożyć swoje procedury, czyli uruchomili instalację tryskaczową w kominie wymiennika ciepła, dzięki czemu temperatura w jego wnętrzu spadła, oraz uruchomili instalację gaśniczą CO2. Natomiast strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli energię elektryczną oraz gaz, podali prąd wody w celu ugaszenia i schłodzenia miejsca pożaru, rozebrali część instalacji wymiennika ciepła, sprawdzili całość kamerą termowizyjną, a część biurową na obecność gazów niebezpiecznych. Na koniec przewietrzyli mocno zadymioną halę. W akcji brały także udział zastępy OSP Bielawa i Piskorzów. Dalsze czynności związane ze zdarzeniem prowadziła obecna na miejscu policja.